LW, obym nie musiał potem wziąć L4. WTF! Cześć, witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale w prezencie, który dostałem na urodziny od jednego z fanów. Coś w kształcie Ninjago, bo mamy napis Ninja. Firma LW jest firmą, z którą spotykam się pierwszy raz i na opakowaniu nie wygląda zbyt dobrze, jednakże niejednokrotnie otarliśmy się o klocki, które nie miały być dobre, a okazywały się i odwrotnie bardzo często. 6 plus to ilość lat, którą muszę mieć, by to zbudować? Mam. Numer 118? Wątpię. 45 elementów? Pewnie tak, o ile czegoś nie brakuje. No i numer 8 to zapewne numer zestawu, bo jak widzimy tutaj zestawów, o, strzelałem, ale widzicie, zestawów jest znacznie więcej. Macie je tu zaprezentowane, oczywiście do numeru 7, bo akurat moja 8 i pewnie 9 jest zaklejona naklejką bezczelną od dystrybutora, ale przynajmniej po opisie mamy pewność, że to klocki. Wow, super, pewność, to jest ważna sprawa. Jak to wygląda, jak się prezentuje? Dla mnie trochę niemożliwie, no ale zobaczymy, w sensie, no bo jakby widać, że to jest render, więc klocki nie wyglądają identycznie. Oczywiście rzadko kiedy mam do czynienia ze zdjęciem, no ale wiecie, brak instrukcji, wiecie co to znaczy, minus jeden, a nawet powiedziałbym minus dwa punkty na starcie, bo ile spotykamy się z czymś naprawdę prostym, trzyelementowym, no to spoko, że tej instrukcji może nie być, ale w momencie, kiedy mamy 45 elementów i z tego coś mamy zbudować i faktycznie nie ma tutaj instrukcji i nawet spójrzcie, nie ma jej na opakowaniu. WTF, może ty najpierw obejrzyj sobie opakowanie całe, kurcze, a nie najpierw, kurcze, tutaj ganisz te klocki, a później się okazuje, że nie jest tak źle. Oczywiście, że jest źle i ja już to, moi drodzy, trochę czuję, chociaż na druk, czekajcie, zaraz mu się przyjrzeć z bliska, bo moje 5 decybeli na oczach to nie jest coś, co mi możecie pozazdrościć, więc jakby z tej odległości mogę dużo rzeczy nie widzieć, dodatkowo też kamera powiększa dużo bardziej niż moje oczy widzą, więc jakby, w sensie nadrukowo, no tragedii nie ma, kurczę, i nawet jest dobrze nadrukowo, te dziury fajnie odlane. Ej, no nawet jest nieźle taki goblinek. Niestety z tyłu brak nadruków i niestety, co jest ogromnym minusem, chodzi to zdecydowanie zbyt lekko. Nawet głowa porusza się w bardzo łatwy i szybki sposób. Kaptur siedzi w ogóle, no coś, dobra, siadł. Ręce też chodzą i nogi też chodzą, no wylatuje mi nawet z łap, to tak łatwo chodzi. Niestety chodzi jedna noga normalnie, druga zbyt ten. Klasyka chińska. Instrukcja również nie jest zbyt dobra, moi drodzy, no bo tak jak mówię, no to nie jest fajne. Dobra, dajcie mi minutę, ja sobie to zbuduję i już do was wracam. No i moi drodzy, mamy już gotowy cały konstrukt, no i cóż ja mogę powiedzieć? Znaczy, generalnie nie ma tragedii, nie ma jako takiej tragedii, żebym tu teraz siedział i płakał, że o jeny, co za tragedia. Natomiast nie jest też dobrze. Nawet jeżeli, zacznijmy może od samej konstrukcji, widzicie, nawet chipka nie mogę do końca wsadzić, bo ta sama noga mu się niestety cofała. Nawet jakby sobie wyobrazić, że to jest kierownica, że to chwytaki na broń są faktycznie takie, żebym miał szybki do niej dostęp, to po prostu konstrukcyjnie no nie jest to za specjalne. Jednakże z drugiej strony jestem sobie w stanie wyobrazić, że Lego wypuściłoby chociażby w jakiejś gazetce Polibaszku dokładnie podobnie lekko karykaturalny pojazd. Doceniam, że jednak tu w miarę się starano, bo spójrzcie, chociażby te kolce na przedzie do wbijania się we wrogów, pojazd się trzyma, w sensie nie wywraca, Jezu, nie myślałem, że kiedykolwiek takie rzeczy będę oceniał na plus. Niemniej, no po prostu konstrukcyjnie, no jest taki trochę straszek, ale nie ma tutaj jakiejś tragedii. Niestety znacznie gorzej jest z samymi klockami. Budowało się to przyjemnie, wciskało się, widzicie, nawet jedno ręką tu budowałem i było całkiem w porządku. Jednakże no mam pewne zastrzeżenia, gdzieś przy tym mocniejszym dotyku, no teraz niby nie, ale no też nie wkładałem nie wiadomo jakiej siły, w Lego by się to po prostu nie wydarzyło, tutaj niestety minimalnie większa siła i te klocki łatwo gdzieś tam odpadają. Oczywiście nie wszystkie, no tutaj tak samo, no tutaj to nie była taka siła, która powinna ten klocek strącić. No jest tak na granicy, no kurczę, jest raz lepiej, raz gorzej, niemniej powinny się te klocki trochę lepiej trzymać. Na pewno więc, no teraz się w
ogóle nie trzymają. Co jeszcze przez to, że tu tak wziąłem, czy co? Na pewno na plus chciałbym zaliczyć to, że nie bolą palce od budowania. To na pewno. Natomiast troszkę mówię minus przez to, że one tutaj w łatwy sposób odpadają. Choć nie jest to taki łatwy, że wiecie, dmuchniecie, czy że trypniecie tak i odpadają. No w miarę się to mimo wszystko trzyma. Czekajcie. No kurczę, odpadł tylko hipek. Może jestem zbyt surowy dla tego łatwego odczepiania. Jest to dla mnie kurczę takie na granicy. No kurczę, nie potrafię wy tego wyczuć, bo z jednej strony mówię, raz odpada łatwo, raz nie. Nie jest to po prostu, powiedzmy to tak, taka przyczepność, jakiej życzylibyśmy sobie po rzetelnych klockach. I tyle. Nie jest to też taka przyczepność, którą byśmy określili jako syfowe klocki, więc są gdzieś tam na pograniczu. Niemniej, wiecie, mamy tyle lepszych klocków, że nie mam coś tak na pograniczu, czy warto na to zwracać uwagę? No nie jestem przekonany. Najważniejszą teraz kwestią powinno być to, ile ta zabawka kosztowała. Jeżeli kosztowała 5 zł, w porzo. Jeżeli kosztowała 6 zł, i jeszcze tak, 7 maksymalnie. A jeżeli kosztowała dychę i więcej, to niestety już dla mnie uważam, że za tą cenę jesteśmy w stanie kupić znacznie lepsze klocki i naprawdę nie warto wtedy sobie być może tymi zaprzątać głowy. Niemniej postać faktycznie wygląda ładnie, zdecydowanie gorzej jest z bawialnością jej, bo chodzi zdecydowanie zbyt lekko. Więc klasyka, jeżeli chcecie sobie ją postawić gdzieś na półce, w jakiejś makiecie ninjakowej, w porzo. Jeżeli chcecie się nią bawić, tutaj możecie być lekko zawiedzeni, tym bardziej jeżeli skonfrontujecie je z Lego i jedną zabawką będzie się bawiło normalnie tak jak klockami, a ta będzie po prostu ciut luźniej latała. I troszkę szkoda, troszkę mi szkoda tych klocków, bo naprawdę nie wierzyłem w nie kompletnie. Przy budowie trochę w nie uwierzyłem, no a finalnie są taką klasyczną firmą 6 na 10. A jak wiemy, 6, 7 na 10 są firmami, na które raczej nikt uwagi nie zwróci, bo po prostu mamy znacznie więcej lepszych, czy po prostu ciekawszych zestawów. Także, no nie wiem, nie mam po prostu jakby tutaj, kurczę, no pewności, bo z jednej strony chciałbym dać im wyższą ocenę, z drugiej, no za tą jakość sobie po prostu nie zasłużyli i szkoda. Niemniej spowodowali to, że jeżeli jeszcze kiedykolwiek się z LW spotkam, zapewne tą firmę kupię, zapewne tą firmę sprawdzę i wy pewnie wtedy ze mną ją też zobaczycie na tym kanale. Więc by nie przegapić tej dogrywki, czyli wielu innych filmów na moim kanale, koniecznie zostawcie tutaj subskrypcję, najlepiej wraz z dzwonem, wtedy jest, no, praktycznie duża szansa, że ich nie przegapicie. Nadróbcie też koniecznie inne filmy tu z Ninjago tu, czy na moim kanale bazowym i mam nadzieję, że będziemy się świetnie tutaj bawić w tym czasie. Dzięki, że byliście. Bye!